Otwieramy za chwilę wystawę Stanisława Drużdża, poświęconą Stanisławowi Drużdżowi czasoprzestrzenie od do. Przed nią czeka nas panel pod tym samym tytułem. Jest to dla nas bardzo istotne wydarzenie, ponieważ odbywa się ono w 10. rocznicę zarówno śmierci artysty, jak i realizowanych przez nas projektów monograficznych z Drużdżem związanych, czyli wielkiej wystawy Początek, Koniec oraz publikacji monograficznej, którą wydaliśmy w 2009 roku już niestety po śmierci Drużdża, aczkolwiek obie przygotowywane były pod jego kuratelą i z jego udziałem. O Drużdżu powiedziano bardzo dużo. Wydawać by się mogło, że nie ma miejsca na dopowiedzenie czegoś bardzo istotnego. My jednak skupiliśmy się na dwóch wątkach, które wydają nam się terenami, obszarami jeszcze do przeanalizowania. To jest działalność animatorska Stanisława Drużdża, który jako uczestnik i propagator ruchu konkretystycznego w Polsce w latach 60. i 70. organizował, poza własną twórczością, organizował mnóstwo wystaw w Polsce artystów z zagranicy skupionych wokół tego ruchu. Druga część jest to analiza muzyki, dźwięków poezji konkretnej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Drugim elementem, na którym opieramy ten projekt, tę wystawę, to dźwięk w poezji konkretnej w Polsce i za granicą. Wychodzimy, w tej analizie wychodzimy od pracy od do Stanisława Drużdża, czasoprzestrzennie od do Stanisława Drużdża, którą rozwijał od końca lat 60. aż do końca lat 90., która jako jedyna jego praca została w 2009 roku udźwiękowiona przez kompozytora Tadeusza Słudnika. Jest to jedyny taki utwór do jedynej pracy Drużdża, pomimo tego, że wiele z jego dzieł ma potencjał dźwiękowy. Dziś również premierę ma książka wydana specjalnie na tę okazję pod tym samym tytułem z tekstami Małgorzaty Miśniakiewicz, Daniela Broszka, pana Pawła Sosnowskiego oraz z wielkim rarytasem, czyli z tekstem Marianny Bocian z lat 70., z drugiej połowy lat 70., jestem dotąd niepublikowanym. Za mną znajdują się plakaty świadczące o działalności animatorskiej Drużdża, który był prawdopodobnie głównym, jeśli nie jedynym prowodyrem konkretyzmu w Polsce. Sam moment rozpoczęcia jego działalności, czyli 68 rok, potem pierwsza międzynarodowa wystawa w 70 roku, to był dosyć przełomowy czy podsumowujący moment dla światowego konkretyzmu. Wtedy wychodziły publikacje, wystawy retrospektywne i podsumowujące ruch, a jednocześnie był to moment rozpoczęcia polskiego konkretyzmu, działalności Drużdża w ramach poezji konkretnej. Jak sam artysta czy autor to określał, była to działalność, ta wystawa w Stedelijk w Amsterdamie, w której pierwszy raz jego prace były zaprezentowane na arenie międzynarodowej, on sam ją określił jako pogrzebowa. I to jest taka myśl, która przyświeca tekstowi, który znajduje się w tej książce. Jak rozumieć działalność animatorską Drużdża w momencie, kiedy on sam był świadomy tego, że w skali międzynarodowej czy globalnej konkretyzm się kończył, ale jednak postanowił go animować, organizować i proponować w Polsce przez co najmniej kolejną dekadę, a także następne. I to jest właśnie to pytanie, jak ta anachroniczność polskiego konkretyzmu ma się do kontekstów społeczno-politycznych, w których on funkcjonował. W moim tekście, w tej publikacji skupiam się na
na pytaniu o to, jak postrzegać animację poezji konkretnej w momencie, w długich latach 70., czyli powiedzmy od marca do stanu wojennego, i jak zmiany społeczno-polityczne miały się do tego, jak był konkretyzm w Polsce prezentowany, dyskutowany i postrzegany, i także jak zmiany w przestrzeni konceptualizmu polskiego, czy ogólnie szerzej rozumianej Europy Środkowo-Wschodniej, łączyły się z zagadnieniami poezji konkretnej, która funkcjonowała na granicy literatury i sztuk wizualnych. Stanisław Druszcz opowiadał mi kiedyś, siedzieliśmy razem, jak to on leżał sobie w łóżku w nocy, słuchał radia i nagle usłyszał, że ktoś, ten lektor radiowy, recytuje jego pracę, jego oddo. I w tym momencie, modulując głos, zmieniając i tak dalej, i w tym momencie uświadomił sobie, że muzyczność w jego tekstach jest niebywała, że można z nich rzeczywiście zrobić jakąś partyturę. I w tym momencie właściwie powstał pomysł tej wystawy, która jest teraz tutaj prezentowana, ponieważ wówczas zaczęliśmy pracować nad tą wystawą. Ja powiedziałem, że tak, trzeba zrobić do tego muzykę, trzeba skomponować. Znalazłem Tadeusza Sudnika, który zrobił pierwsze próby. Te pierwsze próby zawiozłem do Stanisława Drużdża. Niestety on chwilę później trafił do szpitala, umarł i nie dożył otwarcia wystawy, które nastąpiło kilka miesięcy później. Była to świetna praca. To oddo, które zostało przerobione na taką melorecytację, na taką wokalizę, gdzie nie ma śladu jakiegoś obcego wtrętu, tylko jest to sam czysty tekst Drużdża, śpiewany, recytowany, modulowany, także do tego suchego oddo, do tego czarno-białego zapisu literowego została włożona właściwie dusza. Tam jest dialog pomiędzy dwiema postaciami, które wymieniają się emocjami, wymieniają się nastrojem, wymieniają się informacjami. I to jest właśnie to, co możemy odczytać w tekście oddo. Do.